Cześć. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić wam postać Stanisława Ulama, jednego z wielkich polskich matematyków, który, między innymi, jest współtwórcą bomby wodorowej. Ale od początku. Stanisław Ulam urodził się 13 kwietnia 1909 roku w Lwowie. Ulam już jako dziecko pokazywał swoje wybitne zdolności. W bilderce ojca znalazł dwie książki: Astronomię Gwiazd Stałych Marcina Ernsta oraz popularne wydanie Algebry Taulera. Zbudziły one w nim ciekawość i popchnęły do dalszej nauki. W gimnazjum Ulam w znacznym stopniu zrozumiał szczególną teorię względności Einsteina, co nadało mu reputację cudownego dziecka. W tym czasie interesował się także problemem istnienia nieparzystych liczb doskonałych, o których występowaniu nie wiemy do dzisiaj. W 1927 roku dostał się na Politechnikę Lwowską, gdzie w wieku 18 lat napisał i opublikował pierwszą pracę naukową dotyczącą arytmetyki liczb kardynalnych. W trakcie studiów uczestniczył w spotkaniach matematyków w kawiarni Szkockiej pod przewodnictwem Stefana Banacha. To właśnie tam wielkie umysły rozwiązywały najtrudniejsze problemy. W tej też kawiarni, spisywany na ceracie pokrywającej stolik, powstał nowy język matematyki, który jest bardzo ceniony w dzisiejszych czasach szeroko pojętej informatyki i cybernetyki. Po jakimś czasie matematycy w kawiarni szkockiej stwierdzili, że warto będzie pozostawić wiedzę dla następnych pokoleń, więc zaczęli spisywać wszystko do zeszytu który został nazwany później Księgą Szkocką. W 1932 roku obronił tytuł magistra, pisząc swoją pracę magisterską w 6 godzin, a w 1933 uzyskał doktorat, publikując pracę z Teorii Miary Zbiorów. W 1934 roku odbył wiele podróży do Europy Zachodniej, m.in. do Wiednia, Paryża i Cambridge. Aby słuchać i wygłaszać wykłady matematyczne. W 1935 roku Ulam poznał Johna von Neumana, z którym przypadli sobie do gustu. W tym też roku otrzymał zaproszenie na Uniwersytet w Princeton w Stanach Zjednoczonych. Po rocznym pobycie w Stanach dostał propozycję dołączenia do organizacji Society of Fellows i pracy na Uniwersytecie Harvarda, z której skorzystał. Niestety, w 1939 roku wygasł jego kontrakt z Society of Fellows, jednak mógł zostać na Harvardzie w charakterze wykładowcy. Wybuchła wojna. Prawie cała jego rodzina zginęła w tym czasie. Ostało się tylko kuzynostwo odnalezione później we Francji i w Izraelu. W 1941 roku zaczął pracę w Wisconsin. W tym roku otrzymał także obywatelstwo amerykańskie. Nie chciał patrzeć bezczynnie na wojnę, więc zaciągnął się do sił powietrznych. Jednak z powodu na jego sobie wzrok nie został dopuszczony. Niedługo później ożenił się z François Stypendyską z Francji, studiującą literaturę angielską. W 1941 artykuł napisany przez Stanisława ukazał się w The Annals of Mathematics. Uznawał to za jedno z największych swoich odkryć. W 1943 roku. Ulam napisał do von Neumanna z zapytaniem o pracę na rzecz armii. Otrzymał odpowiedź z propozycją pracy nad projektem bliżej nieokreślonym. Do listu był załączony drugi list, który zawierał wszystkie informacje o stanowisku, wynagrodzeniu i uzyskaniu zezwolenia na dostęp do tajemnic wojskowych. Od tego czasu Stanisław Ulam pracował przy projekcie Manhattan. Projekt ten był programem rządowym Stanów Zjednoczonych zmierzającym do konstrukcji i produkcji bomby atomowej. Pierwsza próba bomby atomowej przeprowadzona przez Stany Zjednoczone odbyła się 16 lipca 1945 roku. Później Ulam pracował nad bardziej niszczycielską bombą wodorową. Sprzeciwił się on kierownikowi projektu, obalając jego koncepcję, a tworząc własną wraz z Edwardem Tellerem. Na podstawie ich obliczeń powstała konfiguracja Telera-Ulama, będąca schematem bomby termojądrowej. Na jej podstawie przeprowadzono próbny wybuch 1 listopada 1952 roku. W obliczu zniszczeń, jakie powoduje ten rodzaj broni, zaprzestano pracy nad nią. Stanisław Ulam nadal jednak pracował nad innymi projektami, które związane były z rozszczepianiem jąder atomowych. Polegające na wykorzystywaniu energii z rozpadu jąder do zasilenia silników rakiet. Stanisław Ulam wszedł do kilku rządowych komisji, m.in. był członkiem prezydenckiego naukowego komitetu doradczego oraz członkiem dowództwa sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W 1967 roku zdecydował się na przyjęcie posady dziekana na Uniwersytecie Colorado. W 1973 odwiedził Polskę, a 14 września w 1984 został uhonorowany krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Udrodzenia Polskiej przez władze RP na uchodźstwie. Zmarł nagry na zawał 13 maja 1984 roku w Santa Fe. Jego prochy zostały pochowane w Paryżu. Stanisław Ulam pracował nad wieloma teoriami, m.in. nad teorią mnogości, nad teorią ergodyczną i teorią miary oraz nad topologiami, tworząc twierdzenie bursuka Ulama. Stanisław Ulam był autorem i współautorem 150 publikacji naukowych oraz napisał parę książek. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że treściwie przedstawiliśmy Państwu postać Stanisława Ulama. Czytał dla Was Szymon Kos i Piotr Kulisz. Pozdrawiamy.